Po prawie 7-miesięcznej przerwie w tym zakresie wracamy do tego modelu dystrybucji biletów u kierowcy dla tych pasażerów, którzy nie mogli stacjonarnie nabyć, nie korzystają z aplikacji Mobilet lub GoPay, nie ma biletomatu w autobusie. Zmodyfikowana została nieco strefa buforowa, ta strefa bezpieczeństwa, drzwi pierwsze w autobusie nadal są nieczynne, zamknięte. My zachęcamy do zakupu przez aplikację. Mamy dwie aplikacje, Mobilet i GoPay. Zachęcamy do zakupu w stacjonarnych punktach sprzedaży lub w biletomatach. U kierowcy jako ostateczność prosimy traktować tą formę zakupu. Niemniej jednak to ma być też udogodnienie dla pasażerów. Czy coś się zmieni pod względem liczby pasażerów, którzy będą mogli podróżować komunikacją miejską? Od 15 maja będą zmienione limity. Będzie mogło jechać tylu pasażerów, ile jest miejsc siedzących, 100% miejsc siedzących, ale u nas w zdecydowanej większości autobusów będzie wdrożona zasada 50% ogólnej dopuszczalnej liczby pasażerów dla danego typu autobusu. Więc przy obecnych limitach może jechać 30%. Dla autobusu 92-osobowego jeździ w tej chwili 27 osób, a będzie mogło jechać 46 pasażerów jednocześnie w takim autobusie. Rząd wprowadza nowe limity pasażerów razem z łagodzeniem obostrzeń. Zbiega się to z powrotem dzieci i młodzieży do nauki hybrydowej. I my też od 17 maja wdrażamy rozkłady takie jak w dni robocze szkolne, bo przypomnę, że od października jeździmy według rozkładów jak w wakacje. Kolejny etap odmrażania u nas to już zapowiedziana likwidacja strefy buforowej. Przy kierowcy drzwi pierwsze również będą czynne od 31 maja, to jest od daty, kiedy dzieci i młodzież wrócą już na stałe do nauki szkolnej. Które obostrzenia mniej więcej zostaną jeszcze zachowane? W pomieszczeniach zamkniętych, czyli tym bardziej w środkach transportu zbiorowego, nadal obowiązują maseczki i pasażer musi mieć tą maseczkę. Kierowca odmówi sprzedaży biletu, jeśli to nie będzie zachowane. Kierowca ma też zwracać uwagę tym pasażerom, którzy są niezdyscyplinowani, po to, żeby zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo innych użytkowników.